Siema i w tym krótkim i nietypowym odcinku chcę wesprzeć akcję charytatywną YouTuberzy dla WOŚP. WOŚP to skrót od Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym odcinku chcę wam powiedzieć, żebyście jak macie 2 złote, złotówkę, nie wiem, 50 groszy, nie wydawajcie to na chipsy, słodycze i tam inne tam różne, co wy tam kupujecie, żelki tam itd. Nie wydawajcie na to, tylko płaćcie to na akcję. Link do akcji, a dokładnie do strony, gdzie można wkładać pieniądze, będzie w opisie. I pamiętajcie, nie wydawajcie tego na byle co. Bo naprawdę po co? Lepiej komuś pomóc. Nie będziecie nic z tego mieli. A tylko będziecie mieli jedną rzecz. Świadomość, że pomogliście. I że że dzieci i seniorzy się będą z tego bardzo cieszyć. A nie wiecie o czemu tak wyskoczyłem z dziećmi i seniorami, bo ponieważ akcja mam na celu zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. I do tego nie wydawajcie tych kilku, nawet mniej niż 50 groszy, kilka groszy, nawet jeśli macie, to wpłaćcie to. Naprawdę, ja płaciłem już pieniądze moje i wszystko co miałem, nie wszystko co miałem, 10 zł wpłaciłem kilka razy. Weźcie też tak zróbcie, chyba że nie macie tyle kasy, bo rozumiem, są biedniejsze rodziny. To wpłaćcie złotówkę, 50 groszy. Wiecie, to pomaga. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że uzbieraliśmy już 50 tysięcy z waszą pomocą, a wiem, że was jest więcej i że moglibyśmy więcej uzbierać. Więc pamiętajcie, co powiedziałem, nie wydawajcie na byle co, tylko wesprzyjcie akcję. Akcja trwa od 12 stycznia, bo jest nowy rok. Właśnie, witam was w nowym roku. No i akcja trwa od 12 stycznia, to jest 22 Orkiestra Świątecznej Pomocy. No całkiem nieźle, więc wesprzyjcie akcję. Mam nadzieję, że mnie posłuchacie. Cześć, Mario.